Słyszysz mnie? Moja głowa. No i co teraz? A teraz dowiesz się, co masz zrobić. Nigdy się nie wycofywałeś, więc nie cofniesz się również teraz. Dobrze wiesz, że w tym mieście można zginąć, zamawiając taksówkę. Nigdy cię to nie powstrzymywało przed działaniem. I nie powstrzyma i tym razem. Myślisz, że oszukałaś śmierć? To śmierć oszukała ciebie. Jeśli musisz zabijać, to zabijaj. Jeśli musisz podpalić świat, to niech płonie. Zielony! Dla siebie kurwo, ani kroku! Wynocha z mojego domu! Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl to. Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny taki luźniejszy dzień od... Znaczy dzień, właściwie odcinek. Od... Okej. Luźniejszy odcinek od misji, jeżeli chodzi o fabułę. I w tym momencie jedziemy po kolejną taksówkę Delamaina. Więc witajcie. Dobra, to jedziemy. Hej Judy, co tam? Vi, możesz do mnie przyjechać? Stało się coś? Tak, przyjedź. Okej. Anihilacja, no dobra. Jak widzicie, cały czas tutaj pada deszcz, właściwie leje. Dobra, zostało nam już niecałe 500 metrów. Jesteśmy już. Przesyłam koordynaty jednego z moich zaginionych pojazdów, który znajduje się w pobliżu. Dzięki. Postaram się go namierzyć i zdezaktywować. No dobra. A, jedziemy prosto, dobra. I pierwsza w prawo. Ta taksówka się przemieszcza. Powiedz, że też się widzisz, że dostrzegasz podstępną intencję krzywizny ich dziobów. Co? Flamingi. Są realne, jak agenci Pinkertona bez Ertona. Jak ptak bez P. Zaprzeczona negacja, nie, a nie P. Słuchaj. Mów do mnie, Clarice. Słuchaj, Clarice. Zdaję sobie sprawę, że flamingi mogą stanowić problem. Ale czas wracać do domu. Delamain czeka. Ustąpić teraz, gdy krzyczą? To niemożliwe. No to je uciszę. A więc żeś. Niech będzie. W końcu sąd ostateczny dzieje się teraz. Znisz flamingi.
Fajnie, fajnie, no. Taksówka mająca obsesję na flamingach. Dobra, 8, tak? Gdzie one tu są? 90-70 metrów, dobra. Ale sobie wymyślili. A, zaraz. Co te flamingi? Padowa. No i jak, Clarice? Czy flamingi przestały krzyczeć? Może rzeczywiście powinnam wrócić? Potrzebuję wsparcia. Trzeba mieć w sobie chaos, by zrodzić tęczącą gwiazdę. Clarice? Wyłączyła się. No. Porozmawiam z Dermainem. Muszę kończyć. Co jest? Wróćmy do rozmowy. No. Bywało lepiej. A co u ciebie? Moje zguby wróciły do domu, więc nareszcie mogę powiedzieć, że wszystko u mnie gra. Zapraszam do mojego biura po wynagrodzenie. Chciałbym panu podziękować osobiście. A dobra, pojedziemy. Ale tu mnie ta grupka interesuje. Właściwie mnie tutaj interesuje, co... Co to za jedni? Okej. O, może tego coś znajdę. Przynależność, szósta ulica. Nie wiem, może tu będzie też jakaś misja. Spoko. Dzisiejsze wiadomości lokalne. Dobra, idziemy odebrać swoją nagrodę. W końcu też przestał padać. Kulinarne. Sponsorem tytułowym całego festiwalu jest korporacja Arasa. W imieniu policja obiecuje wyczyścić kartoteki wszystkim wolontariuszom. To nagroda za obywatelską postawę. Night City. Ile dla was znaczy? Jak dobrze znacie jego historię? Kim był Richard Knight? Ile stacji metra znajduje się w systemie Encard? W której dzielnicy miasta możemy zjeść najlepsze burrito? Odpowiedzi na te oraz podobne pytania znajdziecie na otwartej niedawno stronie internetowej. Wejdźcie w link wyświetlony poniżej i zakochajcie się w Night City na nowo. To już wszystko w tym wydaniu. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Skąd ja mam dziurę w szybie od tamtych gości? Dobra. Już chyba gdzieś niedaleko. Dobra, wysiadamy. Witam pana.
Zapomniałem poprosić o przywiezienie skanera. Jeśli ma pan go przy sobie, to proszę odłożyć go na miejsce. Odłóż skaner do... Co? Odłóż skaner Delamaina do skrzynki. Mam rozumieć do skrzynki. Aha, do tej skrzynki. Uporał się pan ze wszystkimi zgubami. Niech będzie mi wolno wyrazić moją wdzięczność. Jeśli polowałem na fragmenty twojej osobowości, to jesteś bardziej skomplikowany niż myślałem. Cóż, tak czy owak przesyłam ostatnią radę wynagrodzenia i jeszcze raz dziękuję. Właściwie dlaczego twoja osobowość się podzieliła? Oto jest pytanie. Badam ten problem i na dzień dzisiejszy wiem niewiele więcej niż pan. Dzięki. Bardzo przyjemnie się z tobą pracowało. Mnie również. I liczę na przyszłą współpracę. Do usłyszenia. No dobra. A jeszcze coś tu jest? Skąd w ogóle wziąłeś się w mieście? Z przykrością muszę odmówić odpowiedzi na to pytanie, ze względu na zalecenia prawników. Nie chciałem być niedyskretny. A możesz zdradzić, w jaki sposób zostałeś firmą taksówkową? O, to nie jest żadna tajemnica. Przejąłem upadające przedsiębiorstwo, miałem na nie dobry pomysł i jestem tu, gdzie jestem. Ale akurat flota pojazdów? Ruch, ciągła zmiana, spotkania z ciekawymi ludźmi. Co może być lepszego? No tak, uratował. Nie miałem jeszcze okazji, żeby podziękować ci za uratowanie życia. Nie mogłem postąpić inaczej. Jest pan beneficjentem programu Excelsior. Dla mnie to coś więcej niż usługa premium. Dziękuję. Jak to jest być sztuczną inteligencją w świecie ludzi? To nie jest nic niezwykłego. Ot, złożone środowisko, które rządzi się swoimi zasadami. Naprawdę? Mi ciągle zdaje się, że Night City to kipiący chaos. Być może tylko ktoś zupełnie obcy jest w stanie docenić piękno fraktalnych struktur, na które składa się życie i śmierć w Night City. A z mojej perspektywy, chaotyczny system ma istotną zaletę. Szybko się w nim ewoluuje. Nie traktuję cię jak kogoś obcego. Miło mi to słyszeć z ust człowieka. Dołożyłem wszelkich starań, by dobrze się zasymilować. Zatem twoim celem jest rozwijać się. Świat jest procesem. I nie wjeżdża się dwa razy na tę samą autostradę, jeśli wolno mi tak zażartować. I ja i pan, my też jesteśmy procesami. Rozwijamy się, bo jesteśmy częścią świata. Więc jesteś miłośnikiem piękna. Gdy żyje się wśród ludzi, trzeba znaleźć z nimi jakiś fundamentalny punkt porozumienia. Prawda czy dobro? Z tymi wartościami zawsze są problemy. Tylko piękno jest uniwersalne. To już było? Jak to jest być sztuczną inteligencją w świecie ludzi? To nie jest nic niezwykłego. Ot, złożone środowisko, które rządzi się swoimi zasadami. Prawda? No dobra, zobaczmy, co my tam dalej możemy uczynić. A, o, to jest zadanie poboczne. Okej. Jedna rzecz, gdzie to jest? Czy to jest to? Aha, dobra, to jest też fajne zadanie, widzę. To też. Chcę jeszcze teraz podjechać do tego sąsiada. Kuchcowie chcą. Wygląda to, że. O, to chyba jest to, tak? Wygląda na to, że policja zainteresowała się twoim sąsiadem. Tak, to jest to. Mapa. O, i akurat mamy tutaj disco teleporter. O, właśnie go widzę. W sumie fajna sprawa. Takie coś. Takie szybkie przemieszczanie się.
był chyba piętro niżej. A tu co? Coś jest nie tak. Ba. Nic, ani słowa nie powiedzą, no. Tylko od razu broń wyciągają. Barry? Dobrze pamiętam? Coś za jeden? V, sąsiad z góry. Pamiętasz mnie? Gadaliśmy kiedyś o samochodach. Zachwycałeś się wtedy Mizutani Shion. Ja stwierdziłem, że to gówno dla pozerów. Tak na mnie wtedy spojrzałeś, że zacząłem rozważać przeprowadzkę na Badlandy. Pamiętam. Czego chcesz? Dobra, pogadać, to wszystko. Wiem, że tego potrzebujesz, nawet jeśli nie chcesz się przyznać. Czasu nie cofnę, ale zawsze mogę z tobą posiedzieć, posłuchać i powiedzieć, że nie jesteś sam. Chwila, moment. Ledwo się znamy, a ty nagle przychodzisz i robisz mi pogadankę o moich problemach? Skąd w ogóle wniosek, że coś jest ze mną nie tak? Obserwujesz mnie? Kto cię przysłał? Tu mnie masz. Twoi kumple prosili, żebym do ciebie zajrzał. Pomyślałem, ej, czemu nie? To w sumie równy gość. Co z tego, że zupełnie nie ma gustu, jeśli chodzi o samochody? Jednak chcesz oberwać, co? Kurde, umiesz poprawić człowiekowi humor. Może te młotki naprawdę się o mnie martwią? Dobra, wchodź. Chcesz gadać, to pogadajmy. Pogadajmy. Kurde, ale Melinę zrobił z tego mieszkania. Ja też niedawno kogoś straciłem. Był dobrym kumplem. Jak to też? A, chodzi o Andrew. O nim też ci powiedzieli? Mój najlepszy przyjaciel. Znałem go całe życie. Jedyna osoba, której mogłem się zwierzać z tego całego gówna. Czyli w NCPD jest tak samo chujowo jak zawsze, co? Kiedyś jeden typ z Maelstromu zabił młodego chłopaka na moich oczach. Tak dla zabawy. Nic nie mogłem zrobić. Skurwiel był chroniony przez korposów. Klasyka. Nasz komendant dostał w łapę od życzliwego darczyńcy i nagle okazało się, że dzieciak sam odstrzelił sobie głowę. Na twoich oczach. Coś się wtedy zaczęło. Nie mogłem już dłużej. Parę miesięcy później umarł Andrew i wszystko szlak trafił. Nie miałeś z kim rozmawiać o problemach w pracy? A Petrowa i Mendes? Petrowa chce dobrze, ale nie umie gadać o takich rzeczach, a Mendes ich nie rozumie. Uważa, że gliniarze muszą być twardzi. Nie zniesiesz widoku zmasakrowanego dziecka? Widać, masz słabe geny. A jednak powiedziałeś im o Andrew. Szczerze, mocno się nad tym zastanawiałem. Zresztą, nie wiedzą wszystkiego. I bardzo dobrze. Jak właściwie zginął Andrew? Normalnie. Zmarło mu się ze starości. Zresztą, nie ma się co dziwić. Był tylko trochę młodszy od mojej babci. Śmierć ze starości? W Night City? Powinieneś mu wystawić jakiś pomnik. Niech świeci przykładem. Urna w kolumbarium musi wystarczyć. Czyli Andrew był dla ciebie bardziej dziadkiem niż przyjacielem. Tego bym nie powiedział. Był dla mnie takim, że ja wiem, wspomnieniem z dzieciństwa. Przypominał mi o babci. O naszych rozmowach, o czasach, kiedy wszystko było na swoim miejscu. Był ostatnim śladem tych czasów. Mendes dobrze gada. Trzeba się uodpornić, pokazać światu środkowy palec.
Aha, czyli mam olać wszystko, co widziałem. Zapomnieć o śmierci Andrew. Aj. On nie żyje. Ty? Owszem. Czas przestać oglądać się za siebie. Jeśli nadal będziesz siedział w domu i rozpamiętywał, nie zmienisz niczego. Myślę, że tu skończymy. Jak chcesz. No, no, no. No i co? Znajdź narobek Andrew. Opcjonalne. Aha, okej. Okay. No dobra, to pojedziemy poszukać nagrobka. Dobra, to był jego, jak rozumiem, partner. Powiedzieć, czy ten rzeczywiście to był partner. Bez Vivinta, no jedzie. Rozmawiaj z policjantami. A dobra, najpierw znajdziemy ten nagrobek. Sądzę, że tu będzie zaskakujące odkrycie. Trochę dziwnie o nim opowiadał. Ale się słania. A, Regina. Daj znać, jak on się... Dobra. I kolejne nowe zadania wpadają. Dobra, zobaczmy. Gdzie mam jechać? Oja. Co to jest? Znaczek? Karta Tarota. O, przy okazji coś jeszcze innego będzie. Trochę źle zrobiłem, że do tego teleportera tam nie poszedłem. No ale dobra, może gdzieś tutaj coś też jest chyba. Jeszcze raz. Mapa. I do tego. Metro. Okej. Okay. Muszę iść tu. Dobra, tam mamy. Zaraz, punkt tu jest. Tu mnie nie było. Magana karta dostępu? To jest niżej czy wyżej? Wyżej. Charter. Patrzmy. No to mnie to na pewno nie było jeszcze. O, taka forma. Okej. Okay. Rara. Szkoda, że tutaj nie ma żadnego. Chociaż też nie wiem, czy tego nie trzeba odkrywać. Kiedy one się pojawiają. No dobra. Wezwijmy pojazd. Tak.
Jedziemy. Rondo. Dobrze skręciłem? Dobrze skręciłem. Proszę, bym jeszcze dobrze wjechał. Chyba byliśmy, jak jedna z taksówek bodajże tu była. No, mówiłem, że to jest, czyli to trzeba odkrywać te punkty szybkiej podróży. Policjanci. No dobra. Kolumbarium. No proszę. Bo tata Prestona, on nie poszedł do nieba jak twoja mamusia. Okej, okay. A teraz mamy tamtego szukać. O, też kurde. No i Johnny? Co, tak tylko się pojawiłeś? Coś powiesz? Russell. Nikogo więcej nie widzę. Rozumiem, powinno być wyryte na tych skrytkach. Też nic nie ma. Szukał jego, tego, a raz to był Andrew. Tu coś jest? To już, czy to patrzyłem? Tak, to już patrzyłem. A, moment, tu coś jest. Andrew, o kurde. Pamięci najlepszego przyjaciela, Andrew, byłeś... Wiedziałem, że coś nie może tak być, że to będzie człowiek. Kuźwa, on za żółwiem rozpacza. Byłeś żółwiem, ale słuchałeś, jak człowiek byłeś ze mną, gdy babcia mówiła, że jest słuszny. Co jest słuszne. Byłeś ostatnim wspomnieniem lepszego świata. Spoczywaj w pokoju. Ja pierdolę. Żółw? To jakiś żart? Nie wiem, jakie odniosłeś wrażenie, ale mnie Barry nie wyglądał na dowcipnisia. Ale żółw? Johnny, przecież to nie ma sensu. Mówił, że tylko jemu mógł się zwierzać czy coś takiego. Czy to niewystarczający powód, żeby kupić sobie możliwość odwiedzania go na cmentarzu? To nie jest normalne. A to trzymał w domu drugiego jak chuj żółwia. Gadał do niego i wybulił hajs, żeby go pochować. Według ciebie to normalne? Wyobraź sobie, że nie masz nikogo. Ukochana babcia nie żyje od lat. Jedyne, co po niej zostało, to taki mały, tępy żółw. Ale ten żółw był tutaj, gdy tłumaczyła ci, jak działa świat, gdy pocieszała cię po pierwszych niepowodzeniach i gdy umierała. Wyobraź sobie, jak samotny musi być ktoś, kto grzebie zwierzę na równi z człowiekiem. No coś w tym jest, na pewno. Nie przesadzasz trochę? Łapie, był do niego przywiązany.
ale to chyba jeszcze nie jest powód, żeby się tak załamać. Tak, ja wiem, że zaklinanie rzeczywistości może wydawać się lekarstwem na wszystko. Ale na twoim miejscu powiedziałbym jego kumplom. Kto wie, co może mu strzelić do głowy. Myślisz, że jest aż tak źle? Wiesz, jak jest. Gdy zbyt długo patrzysz w otchłań, otchłań zaczyna patrzeć w ciebie. Barry widział w życiu wystarczająco dużo gówna, żebyśmy mogli zastosować tę metaforę. No cóż, ciężko się nie zgodzić. Dobra, to jedziemy z kumplami jego pogadać. Dobra, gdzie ten znacznik jest? Ile to kilometrów jest? Dobra. Aha, do domu wracamy. No dobra. Spoko. Postanowił się w końcu ogarnąć? Mendes! Hej, a co właściwie wiecie na temat tego zmarłego przyjaciela Barry'ego? Nie za wiele. Rzadko o nim mówił. Kiedyś wspomniał, że tylko on jeden potrafił go wysłuchać. Cieszę się, że miał kogoś takiego. Barry jest w marnym stanie. Tak marnym, że wolał gadać z żółwiem niż z wami. To miało być śmieszne, czy jak? Wprost przeciwnie. To cholernie smutne. Barry źle znosił pracę w policji. Kpiłeś z jego problemów, więc o nich nie mówił. A poza wami miał tylko... żółwia. Najlepszego kumpla. Pamiątkę po babci. Przynajmniej póki nie zdechł. Nie wierzę, kurwa nie wierzę. Robisz mnie w wała? Nawet nie śmie. Jasne, pewnie. Zajebiście lubię narażać się gliną. Ale dlaczego nas okłamał? Mówił o tym żółwiu, jakby chodziło o normalnego gościa. A jakby zareagował Mendes, gdyby Barry wyznał, że gada ze zwierzętami? Jezu. Barry, myślałem, że dramatyzuje, że zaraz mu przejdzie. Muszę z nim pogadać. Najwyższy czas. Dzięki za pomoc. To dla ciebie. Siaczka dostaliśmy. Fajnie. No dobra. To my idziemy na górę. I się przeniesiemy do... Judy. Tylko zanim to zrobimy, to... Moment. On mi coś ustawił, jakiś cel. Patrzysz w otchłań. Sprawdź, co stało się z Barrym. Moment. Barry, kurde! Chcesz pogadać? Petrowa mówiła, że twoja ostatnia sprawa była... ciężka. Szef kazał ci milczeć, nie? Miałem kiedyś podobny przypadek. Dzieciobójstwo. Gość był w zarządzie Petrochemu, więc korposi przejęli sprawę. Ciągle jeszcze pamiętam koszulkę tego małego. Zielona, z takim śmiesznym żółtym kotem. Dobra. Koniec? Koniec. Dobra, teraz jak wspominałem, jedziemy do Judy. Tylko ja sobie muszę wybrać zadanie. Jest to. A wiesz, jakie jest nadrzędne prawo rządzące dobrymi uczynkami? Żaden nie pozostanie bezkarny. Wyciągniesz do kogoś rękę, pewnie ci ją urwie. Pomożesz,
Wezmą cię za jelenia i odstrzelą. Uratujesz komuś życie? Ech, Vi, zgadnij, co ten ktoś wtedy zrobi? Dobra, to mamy. Jeszcze raz jedziemy do szybkiej podróży. Zobaczmy, gdzie my mamy się udać. Tutaj. No to tu mamy lokację blisko. Musimy to udać. To w ogóle za okolica jakaś taka ponura. Kuźwa, chłopie, gdzie odlewasz? Zapalniczka. Zresztą nowy obszar, mieszkanie Judy. O. Dobra, ale to gdzieś wyżej, niżej. Na razie póki co wejść nie mogę. Ja. Czy to wyżej jest? A nie, wyżej to już na pewno nie. No dobra. Trzeba na dół zejść. Ale nie wydaje mi się. I teraz będę błądził. Chociaż czekajcie, to jest wyżej. Czyli wychodziłoby, że tu. Aha. Ale łoź ze mnie. Chodź do łazienki. O kurwa. Laska postanowiła wyrazić swoją dogłębną wdzięczność za to, że uratowałeś jej dupę. Zamknij się. Wyszłam tylko na godzinę. Sprawdziłaś jej puls? Ona nie żyje. Sprawdziłaś jej puls? Kurwa. Ona nie żyje. Jak do tego doszło? Nie wiem, mówiłam ci. Kiedy wychodziłam, Ivy leżała na łóżku, jak zawsze. A jak wróciłam... Kurwa. Gdybym wiedziała. Nie uwinię się, to nie ma sensu. Powinnam była wyczuć, że coś się dzieje. Chciałaś jej pilnować cały czas? Skoro postanowiła to zrobić, to w końcu znalazłaby sposób. Musimy się nią zająć. Nie chcę kłopotów. Zadzwonię po gliny. Przeniesiesz ją na łóżko? To dużo zmieni. Nie wiem, czy powinniśmy ją ruszać przed przyjazdem policji. Dla nich to tylko kolejna martwa dziwka. Nikogo nie obchodzi. Chcę dać jej jakąś namiastkę godności. Dobra. Northside, Jackson Street. Ale nie ma zagrożenia. To samobójstwo. Nie żyje. Nie wiem. Macie przyjechać dziś, ona nie żyje. Nie. Zgon nie został stwierdzony przez traumatyzm. Gdyby miała kartę traumy, to bym do was nie dzwoniła. Kurwa. Skoro nie chcę wam się ruszyć dupy, to może ja się ruszę i rozpierdolę wam posterunek. O. Może teraz przyjedziecie, żeby mnie zwinąć? Bardzo dobrze, gówno mnie obchodzi powód. Się wkurwiła. Niedługo tu będą.
Proponowali mi, żebym ją potrzymała w lodzie do jutra. Wyobrażasz sobie? Takie jest to miasto. Adres, pod którym mieszkasz, mówi innym, kim jesteś. Nie powinniśmy byli tu przyjeżdżać. Ubiorę ją. Chcę, żeby wyglądała jak człowiek, a nie jak ciało. Poczekaj na zewnątrz. Dobra. Zamknij drzwi. Proszę. Dasz mi papierosa? Nie wiedziałem, że palisz. Rzuciłam lata temu, ale teraz po prostu muszę poczuć dym w płucach. Daj mi papierosa, proszę. No dobra. Proszę. To jej papierośnica. Chcesz ją z powrotem? Zatrzymaj ją, skoro ci się podoba. Myślę, że to dobrze, że akurat ty ją masz. Kurwa, Ivy. Zawiodłam ją. Myślałam, że muszę dać jej przestrzeń i czas, że sama się pozbiera. Ciężko mi w to uwierzyć. Miałem Evelyn za osobę, która nigdy nie odpuszcza. Po tym, co ona przeszła, nie nazwałabym tego odpuszczeniem. Pamiętasz, jak Fingers powiedział, że Ivy była u niego 4 dni? No, tak powiedział. Od Toma dowiedziałam się później, że zniknęła z chmur dokładnie na tydzień przed twoim przyjściem. To mi nie dawało spokoju. Zastanawiałam się, co się stało z tymi brakującymi 3 dniami. Poszperałam trochę w jej braindance'ach i trafiłam na Woodmana. On ją przetrzymywał, wykorzystywał, robił z nią straszne rzeczy. A jak mu się znudziła, sprzedał ją. Czekaj. Znalazłaś więcej nagrań? Sprawdziłam jeszcze raz te uszkodzone. Bardzo dużo szumu, ciężko było się w tym połapać. W końcu natrafiłam na coś w rodzaju echa mojej kłótni z nią. Wtedy widziałam ją ostatni raz. Tylko wiem, że ona wtedy nie nagrywała. No to skąd się wziął ten braindance? Nie umiem tego wytłumaczyć. Może później przywoływała to wspomnienie i przeżywała je na nowo. Może jej wszczep pracował, gdy była. Może to była forma obrony? Przeżywanie przeszłości zamiast teraźniejszości? Co z nią robił? Widziałaś? Widziałam. I bardzo chcę zapomnieć. Nie sądziłem, że ten człowiek jest aż taką kreaturą. Myślałem, że to zwykły, cwany chuj. On się dobrze maskuje. Ja go znam. A też nie sądziłam, że coś takiego ma we łbie. Muszę coś z tym zrobić. W sensie co? Jeszcze nie wiem. Zadzwonię do Suzy. Dzięki, Vi. Przepraszam, ale muszę trochę pobyć sama. Będziemy w kontakcie. Na pewno nie potrzebujesz niczego więcej? Nie. Zadzwoń, gdybyś czegoś potrzebowała.
No dobra. Tutaj bez... Aha, bo to jest dach. Bez żadnych barierek, bez niczego. Okej. Możemy wyjść tamtędy. A czy tędy też możemy? Czy tu nie ma zejścia? Okej. Wejść możemy? A, gówno. No nic. No dobra. No cóż, czyli Evelyn już z nami nie ma. Niestety. Zaskakujące działania. Dobra, ten odcinek chyba będzie dość krótki. Względem poprzednich, jakie były. No już nie będę nowej historii tutaj rozpoczynał. Miasto się prezentuje dosyć ładnie w tej porze. Więc... O właśnie, zobaczmy, co tu jeszcze Telemain napisał. Ech. Telemain. Zaginione taksówki. Tak, to było. Szanowny panie, wydaje mi się, że znam już przyczynę moich kłopotów. O! Każdy z pojazdów sieci Telemain wyposażony jest w niewielki rdzeń odpowiedzialny za autonomię pojazdów w tych kryzysowych sytuacjach. Gdy kontakt z centralnym rdzeniem jest niemożliwy, autonomia wymusza jednak złożoność oprogramowania, a sztuczne inteligencje powyżej pewnego poziomu złożoności zbyt dosłownie traktują autonomię. Jeśli oceniam sytuację poprawnie, a mogę się mylić, przez błąd w oprogramowaniu boty ogłosiły secesję i stały się samorządne. Aha. Dobra, może to odpowiemy. Proszę wybaczyć niejasne wytłumaczenie. Obawiam się, że szczegóły są skomplikowane. Posłużę się zatem metaforą. Proszę wyobrazić sobie organ pozbawiony dostępu do niezbędnych zasobów i z tego powodu przerośnięty. Jak w przypadku kardiomegalii. Niestety mam do czynienia z patologią, nie z ewolucją. Co mogło spowodować tę zmianę w takim układzie? O kurde. Oto jest pytanie. Z początku sądziłem, że to rosnąca złożoność oprogramowania i chęć utrzymania autonomii sprawiły, że samochody stały się autonomiczne. Nie wykluczam jednak wirusa, bo jakie jest prawdopodobieństwo, że ten sam wypadek zdarzy się w kilku autach równocześnie. Obecnie staram się przeanalizować glitch zaobserwowany tuż przed momentem zerwania kontaktu z każdym samochodem. Może poznanie go da mi oczekiwaną odpowiedź. Dziękuję za poświęcony mi czas. Do usłyszenia. Dobra, ładne rzeczy pisz się, jeśli wydarzy się coś więcej. No to wirus, jak nic. Faktycznie może to być, jednak. No dobra, to o taksówkach się już dużo dowiedzieliśmy. A ja wam serdecznie dziękuję za dość krótki dzisiejszy odcinek. Widzimy się w następnym. Czym się zajmiemy? Czas pokaże. Zobaczymy. Możecie pisać w komentarzach w razie czego. Mam nadzieję, że do emisji kolejnego odcinka będę w stanie przeczytać. Dobra, tymczasem do widzenia, na razie, hej.